Oblicz pierwiastek z 45 razy pierwiastek z 20. Jeżeli mnożymy pierwiastki tego samego stopnia, możemy liczby znajdujące się pod pierwiastkami umieścić pod wspólnym pierwiastkiem. Dostaniemy pierwiastek 45 razy 20. Następnie każdą z tych liczb rozbijmy na iloczyn dwóch liczb takich, aby przynajmniej z jednej z nich dało się wyciągnąć pierwiastek drugiego stopnia. Dostaniemy w ten sposób. 45 możemy zapisać jako 9 razy 5. Natomiast 20 możemy zapisać jako 4 razy 5. Następnie wyciągamy pierwiastki drugiego stopnia. Pierwiastek drugiego stopnia z 9 to jest 3. Pierwiastek drugiego stopnia z 4 to jest 2. Natomiast tu uzyskaliśmy 5 razy 5. Pierwiastek drugiego stopnia z 25 to jest 5. Wystarczy pomnożyć, dostajemy 30.